A teraz, proszę Państwa, wracamy do wydarzenia, które tydzień temu wzbudziło niemałą sensację. Siedzący tutaj ze mną Bartek Topa zachowywał się w miejscach publicznych co najmniej dziwnie. Mówili, że jesteś pijany, że jesteś pod wpływem narkotyków, że jak mogłeś. No, ale okazało się, że to jest fragment dokładnie zaplanowanej akcji, a dokładniej mówiąc kampanii, która ma na celu przybliżenie ludziom problemów autyzmu. Takie filmiki pokazujące dziwnie zachowującego się aktora Bartka Topę obiegły cały internet. Przez kilka dni w sieci i prasie zastanawiano się, co dzieje się z aktorem. Zachowywał się inaczej niż zwykle, wymachiwał rękoma, chwilami zasłaniał uszy, zmieniał miejsce i nerwowo się rozglądał. Ludzie zerkali i odwracali głowy, chętniej komentowali to zachowanie później w internecie. Czy aktor był pijany? Czy może po spożyciu narkotyków? Okazało się jednak, że to nieprawda. Aktor odtwarzał sceny z życia osoby chorej na autyzm. Podobne sceny aktor odegrał też w hipermarkecie i restauracji. Filmiki były wrzucane do sieci w ramach akcji informacyjnej Autyzm – Całe moje życie Fundacji Synapsis. Wszystko było trzymane w tajemnicy, by wreszcie w tym spocie kampanii wyjaśnić, o co chodziło w tej akcji. Dla mnie to było zadanie aktorskie, a dla wielu ludzi to jest codzienność, którą muszą się zmagać. Dowiedz się więcej o autyzmie na stronie Fundacji Synapsis. www.synapsis.org.pl. Witam cię serdecznie po raz kolejny. Cię. Cześć. Skąd pomysł na to, żeby wziąć udział w takiej kampanii? Z Fundacją Synapsis współpracuję już od wielu miesięcy, od kilkunastu miesięcy. Naszą pierwszą akcją był start w przyjaciół w Herbalife Służ Triathlon, w takich zawodach, które związane były ze zbiórką pieniędzy również dla Fundacji Synapsis. I ten projekt, który przygotowywaliśmy razem właśnie też z Fundacją, z Tomkiem Wlazińskim, był kolejnym naszym projektem. Chcieliśmy zwrócić uwagę, tak jak już wcześniej powiedziałaś, na problem autyzmu i na naprawdę trudną rzeczywistość ludzi dotkniętych tym zaburzeniem. Okej, a skąd w tobie zainteresowanie autyzmem? Znaczy, to jest jakiś problem, który gdzieś dostrzegasz w otoczeniu, czy po prostu zdarzyło się tak, że ludzie z Fundacji Synapsis przyszli i powiedzieli, Bartek, jest cała masa takich ludzi, którzy cierpią na autyzm, mało się o tym mówi, potrzebujemy twojej pomocy. Tak, to był jeden z czynników oczywiście, ale głównym, podstawowym dla mnie ważnym tematem było to, żeby uczyć się, doświadczać. Ja w pracy też wykorzystuję zmysły i pracuję na sobie jako narzędziu. Czyli co, potraktowałeś to jako zadanie aktorskie kolejne, tak jak mówisz w tej kampanii? Tak, troszkę tak, ale oczywiście miałem świadomość tego, jak poznałem już bardziej bliżej fundację, z jakim wielkim problemem zmagają się ci ludzie i jak wielki to jest problem społeczny. Nawet ONZ uznało, że autyzm obok choroby nowotworowej, obok AIDS, obok cukrzycy jest najpoważniejszym problemem zdrowotnym świata. Okej, ale to są wielkie słowa, wielkie organizacje, tak. A ty mogłeś się przekonać na własnej skórze o tym, jak ludzie w metrze, w restauracji, w telewizji, w sklepie reagują na człowieka, który zachowuje się inaczej i jakie to były reakcje? Najważniejszą sprawą dla nas było skupienie uwagi na mojej osobie. Mhm. Jestem osobą medialną, ale z takimi problemami, które ja spotkałem się właśnie w metrze, w supermarkecie, spotykają się ludzie, którzy są dotknięci tym zaburzeniem. I mamy sygnały od rodziców, którzy jeżdżą z dziećmi, z dorosłymi, nawet autystycznymi, dotkniętymi tym zaburzeniem. Spotykają się z bardzo poważnymi problemami właśnie w komunikacji miejskiej, w supermarketach i tak dalej. To oni, a ja chcę się dowiedzieć, czego doświadczyłeś ty? No to było bardzo trudne wyzwanie dla mnie. Jedne z najważniejszych, myślę. Natomiast... Bo co, bo ludzie się krzywią, bo widzisz wokół siebie pustą przestrzeń, bo szepczą dookoła. Moje zachowania nie były aż tak intensywne. Mhm. Natomiast ta sytuacja była dla mnie kompletnie nowa, inna, ponieważ wchodząc na plan zdjęciowy, ja mam świadomość tego, że to jest umowność pewna i wszyscy wiemy o tym, że zaczynam grać, że aktorzy, moi partnerzy też grają. No, że są deski teatru i jest widownia, no, że jest kino, jest ekran, jest widownia. No, tutaj jesteś wśród ludzi. Tutaj tej szansy nie miałem i wiedziałem, że nie mogę im powiedzieć, słuchajcie, ja tylko gram, ja tylko udaję. To jest pewien zespół zachowań. Mm-hmm. Może nie żart, ale to jest pewien zespół zachowań, na które chcę zwrócić uwagę. I później przy rozwiązaniu jakby było już wszystko wiadomo, że to było tylko i wyłącznie zwrócenie uwagi na,
na autyzm i na problem autyzmu w Polsce. Ale uciekasz od odpowiedzi na pytanie, jak się zachowywali ludzie, jak na ciebie reagowali. Te zachowania nie były intensywne. To znaczy one, jakby moje zachowania nie wzbudzały takich zachowań, które były jakieś inne, dziwne. Oczywiście ludzie się troszkę odsuwali, ale ja też nie dawałem takiego sygnału, żeby coś się złego działo tam. No tak, ale w metrze to, co mnie zaskakuje, to to, że właściwie nikt ci się nie przygląda, to co widzimy na ekranie. Rzeczywiście jest wokół ciebie troszeczkę pustego miejsca, ale nic się nie dzieje nadzwyczajnego. To znaczy nie ma takich słów, których byśmy się spodziewali. Uspokój się pan, albo wysiądź, albo co panu dolega. W moim przypadku nie było, ale osoby, które jadą ze swoimi rodzicami, z opiekunami, bardzo często spotykają się z takimi werbalnymi uwagami, że proszę lepiej wychowywać swoje dziecko, mhm, albo czy może pani wyjść, bo bolą mnie uszy, bo są jakieś krzyki, bo to dziecko zachowuje się niewłaściwie, mhm, w miejscach publicznych. A czy w sklepie były jakieś zachowania, które cię dotykały, bolały? Dominującym wrażeniem i takim uczuciem moim była samotność, która rzeczywiście była trudnym uczuciem, ale miałem świadomość tego, że to działa. A samotność w jakim sensie? No, że nie mogę nikomu powiedzieć o tym, co się ze mną dzieje. W takim sensie, że ja udaję, że ja gram, że odgrywam pewne sceny wcześniej przygotowane. Ale dlatego samotność, że było ci wstyd, że się zachowujesz w ten sposób i że nie możesz tym ludziom powiedzieć, proszę państwa, to jest tylko eksperyment. No, wstyd może nie, ale troszkę było... No takiej obcości może, inności. Ci ludzie jakby mieszkają wśród nas i myślę, że ja nie wiem, jak to jest u nich, no trzeba byłoby zapytać, natomiast myślę, że bardzo podobnie mogły odczuwać te bodźce, które do nich docierały i na które ja reagowałem w sposób zatykając uszy czy trzepocząc dłonią. To są sensoryczne zachowania, które pozwalają im normalnie funkcjonować w tak zwanej rzeczywistości, którą spotykają. Taka rzecz, o której rozmawialiśmy, która dla mnie była w tej całej sytuacji najbardziej ryzykowna, to znaczy takie ryzyko wizerunkowe i reputacyjne, że wszystkie portale, wszystkie kolorowe gazety pisały o pijanym, naćpanym, znanym aktorze. I nie miałeś takiego lęku, że to zostanie, a już wyjaśnienie, że to była tylko kampania, się nie pojawi? Nie, absolutnie nie. Decydując się na to przedsięwzięcie, miałem pełną świadomość tego, że to jest dobry cel, że wartościowy cel i że współpracuję naprawdę z bardzo dobrymi, profesjonalnie przygotowanymi ludźmi. Mówię o Tomku Wlazińskim, który był reżyserem tego projektu, mówię o fundacji, o Łukaszu Kościuczuku, o Oldze Świeżej, która mnie bardzo mocno wspierała, terapeutce. Żadnego lęku, że taki ogon się będzie za tobą ciągnął? Absolutnie nie. Teraz informacja jakby jest bardzo szybko przechodzi przez media i to, co się wydarzyło przez te dwa dni, czwartek, piątek, rzeczywiście było jakąś w cudzysłowie śmiercią medialną moją, ale miałem świadomość, że sobota jest tym dniem, w którym wszystko się okaże. Powiedziałeś śmierć medialna, ja powiem takie stare powiedzenie, że informacją dla dziennikarza nie jest to, że pies pogryzł człowieka, ale że człowiek pogryzł psa, więc ta informacja o tym, że coś się zdarzyło, była mega frapująca, natomiast to, że to był tylko eksperyment, już dużo mniej, więc ja bym się trochę bała, ale podziwiam cię, że się tego podjąłeś i że, tak jak powiedziałeś, cel tak wspaniały, że warto było. Bardzo ci za tę rozmowę dziękuję, a my w temacie autyzmu pozostajemy, bo ty pewnie wiesz o tym dużo lepiej niż ja, że autyzm zmniejsza bardzo szanse na adopcję dzieci. Jest wiele dzieci autystycznych, których rodzice nie chcą, bo boją się tego problemu i my chcemy opowiedzieć teraz historię małego Olka, który od urodzenia przebywa w domu dziecka w Rzeszowie, jest dzieckiem autystycznym i czeka na rodziców.